Witam wszystkich serdecznie na przeglądowej, dorocznej wystawie Krakowskiego Klubu Fotograficznego. Od początku istnienia klubu, od 1955 roku, wystawy przeglądowe, grupowe, różnorodne były. Natomiast taka styczniowa, która podsumowała miniony rok, jest po raz 14. Naprawdę bardzo dużo uczestników Krakowskiego Klubu Fotograficznego wzięło udział w wystawie, aż 37 autorów. I co ciekawe, tego nie przewidzieliśmy, 100 prac jest na wystawie. Wiedzy jest wśród mieszkańców młodego miasta Nowej Huty ogromny. Coraz większe obroty rejestrują księgarnie, coraz większy krąg czytelniczy zyskują sobie osiedlowe punkty biblioteki publicznej. Książkę można zabrać do domu albo oddać się lekturze, jak tu, w czytelni. Jeśli czytelnicze aspiracje są jeszcze większe, można pokusić się o naukę dodatkowego języka. To było tak interesujące. Chcę zobaczyć... Again. There was such a lot of people there, I couldn't get a seat. There was such a lot of people there, I couldn't get a seat. Nowochódzki Międzynarodowy Klub Książki i Prasy proponuje najnowocześniejsze, czyli najbardziej efektywne metody nauki języków obcych. Were there a lot of people there? Couldn't you get a seat? There were such a lot of people there, I couldn't get a seat. Dochodzi godzina 17. Na spektakl Buratina zaprasza zasłużony dla nowochódzkiej kultury Teatr Ludowy. To tu chlubiono się w pierwszych latach widownią w Kufajkach, tu toczono boje o kształt i treści teatru godnego swej nazwy. Dziś spektakl bajki dla dzieci tamtych, których kiedyś jednano dla kultury. Pikasy, mówiło się kiedyś. Nie wiem, w ilu domach w Nowej Hucie wiszą na ścianach takie obrazy. Chyba w niewielu, ale młodzi przyglądają się takim wystawom coraz uważniej. Tę zorganizowano w Kuźni, nowoczesnym młodzieżowym domu kultury, jednej z licznych filii zakładowego domu kultury Huty Lenina. Sznurek jest niesympatyczny, jest paździerzowaty, twardy. O nowoczesnej plastyce można także porozmawiać. Jaki, prawda? Zastosowań ma, no w końcu rzeczywiście niewiele. No kto powie, jaki, co ze sznurka można zrobić? Teraz panienki sobie robią torby sznurkowe. Biorąc jakiś taki surowiec, wydawałoby się do niczego niepotrzebny. Ja zaczynam się nim bawić i on przestaje, słuchajcie, on przestaje w moich rękach być antypatyczny. Od ponad 6 lat na osiedlu Słonecznym 1 w Nowej Hucie prowadzę galerię autorską, która służy głównie młodzieży. Jest to galeria edukacyjna, dlatego że w Nowej Hucie i okolicach jest wiele różnych szkół i młodzież chętnie tutaj przychodzi. Przychodzą nie tylko z miasta, nie tylko z dzielnicy Nowa Huta, ale również z okolicznych wsi i tak jak w poprzednich wiekach zajmowano się tematyką polską, tak ja jestem kontynuatorem tej tematyki i całe moje życie poświęciłem malarstwu.
na wielu zagranicznych wystawach w Szwecji, Belgii, Czechach, Niemczech, Szwajcarii, Anglii, Francji, Łotwie, Białorusi, na Ukrainie czy też Rosji, a także w Indonezji, Wietnamie czy Australii, ten niepowtarzalny urok naszego miasta był przez pana Kawałkę przekazywany. Pozwoli pan, że w imieniu naszego pana prezydenta chciałabym pana wyróżnić medalem Honoris Gratia. Proszę przyjąć.